aż nie dociera do mnie, że jestem w Gdańsku, że idę sobie chodnikiem. Jaką fajną sałatkę znalazłam i już wracam z airfryerem. W ogóle, no Max, od wczoraj poszliśmy do Żabki, a Max mówi: mama, czy tutaj pani mówi po polsku? Taka fajna Polska i tak pachnie. O Boże, nóż zepsułam. O nie, no odsuwanie, Max coś zobaczył za fotelem. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zobaczcie, jak wyglądam. My 2 godziny temu przylecieliśmy do Gdańska z Maxem. Tak nas pogoda przywitała takim deszczem. Zobaczcie, jak pada. Wszystko jest mokre. Zaraz muszę się trochę ogarnąć, włosy rozczesać. Idziemy później do Wojtka siostry na obiad, do Kasi. Siedzieliśmy tutaj sobie z babcią, no prawie 2 godzinki właśnie, może półtorej. Siedzieliśmy w kuchni, kawkę piliśmy, rozmawialiśmy. Max się bawił i teraz Max poszedł się z babcią położyć. Sam zaprosił babcię, babcia poleży ze mną, bo nieprzytomny będzie. Teraz on ma tyle energii, ale wiecie, o, dzwoni do babci telefon, czekajcie. No i mamy 1,5 godziny później. Max tam śpi. Zaraz będę musiała go budzić. I właśnie chciałam powiedzieć, że będzie nieprzytomny, jak nie będzie miał drzemki, bo spał tylko kilka godzin w nocy. I wiecie co? Położyłam się z nim i zasnęłam. Serio. Przed chwileczką ten telefon to był od Wojtka siostry. Umówiłyśmy się na konkretną godzinę na obiad i położyłam się z Maxem i oboje zasnęliśmy. Także co, będę go teraz budziła, wystarczy tego dobrego, bo później w nocy nie będzie spał i ruszamy na obiad. Ja tu w ogóle mam tak trochę ciemno, bo zasłoniłam rolety. Max do babci poszedł. Mamy godzinę za 10:02. Dorszyk proponuję z daniem skórka. Ale tu zabawa, ale tu zabawa. Obiad zjedzony, przepyszne było. Teraz będziemy kawkę pić i ciasteczka jeść. Tu chłopaki lody jedzą. Idziemy na chodnik. Tak, tu jest chodnik i ulica. Wszystko w jednym. Wyszliśmy już od Kasi, od Wojtka siostry. Ojeny, tak mi się spać zachciało. Taki kryzys zaczęło mieć. Mówię, idziemy się przejść i idziemy do sklepu, bo muszę jakiś sok kupić dla Maxa. No wiecie, parę takich rzeczy. Coś na kolację. Babcia już poszła wcześniej do domu. To były duże kałuże kiedyś, no. O, tam do Żabki idziemy. Tak, aż nie dociera do mnie, że jestem w Gdańsku, że idę sobie chodnikiem, że jestem tu w Polsce. Takie niesamowite uczucie to jest. Jeszcze dzisiaj rano byłam w Anglii, a teraz już jestem tutaj. Żabka! No, idziemy do środka. O, dasz radę? Tu mogę coś kupić? Tak, kupimy. Ale ja chcę jakieś słodycz. Wszystko takie fajne, nie? Podejrzewam, że tutaj z większymi zakupami Max wyjdzie ze sklepu. Co chwilę coś znajdujemy dla niego. Nie ma naszego. No to są inne mleczka. Takiego na pewno? Dla dzieci. Aha. No dobra. Gliderki zdrowe. Zdrowe, tak. To będą niezłe zakupy, co? No to zapłacisz za to wszystko? Tak, ja zapłacę za to wszystko. Masz duże pieniążki. Całą torebkę pieniążek? Jasne. Jaką fajną sałatkę znalazłam. Ale jaka fajna. Sałatka w stylu włoskim z kurczakiem i pesto. Ale pyszna, chyba na kolację wezmę, to z babcią sobie zjemy. Nie, loda już nie, lody jadłeś u cioci. Max tam pisze kamieniem po chodniku. W ogóle wyznał już miłość pani przy kasie, powiedział: kocham panią. Pani się śmiała, kiedyś ślub. No i tak, mam tutaj
Zakupy zapłaciłam 156 zł, jakoś tak. No i idziemy. Załączamy maczkę, a pani. Tak, to pani potem zobaczy. Idziemy do domu i robimy pierwszy food haul. Jesteśmy z powrotem. Wiecie co, zaraz wam powiem wszystko, co mamy, tylko najpierw lód schowam do zamrażarki. O, worek lodu kupiłam, żeby się nie roztopił. No i dokładnie zapłaciłam 159 zł 40 groszy. Mamy Cini Mini, spaluszki juniorki, Max sobie Monster Munch wybrał. Nie, nie, aha, chcesz to wziąć? Gazetka Spider-Man z jakąś gierką, no to weź już ją. Mamy tutaj Almet, mleko łaciate świeże, sok jabłkowy, tu pyszny sok z mandarynek, tutaj mamy pomidorki daktylowe, jogurt z granolą, no i ta sałatka, co wam pokazywałam, zobaczcie, jaka fajna. Tam jest saszetka z pesto, ser jeszcze, oliwki, no pyszna musi być. Mamy też truskawka suszona, słodzona, lejsy fromage, wodę niegazowaną, żywiec zdrój, sokoliki, drobiowo cielęce, pomidor, cytryna, riso, truskawka i ryż, tutaj drugie śniadanie, malina, jabłko, jagoda, banan, szarlotka z cynamonem, to musi być smaczne. Max sobie jeszcze lizaka grającego wybrał i tu jakiś spray. Aha, jeszcze skitlesy wziął sobie i pączka mamy. No i tutaj mamy jeszcze dwa napoje. I to wszystko. O, Max już tutaj przyszedł gazetkę rozpakowywać. Będziesz czytał i grał? Będę tylko. Będziesz tylko grał teraz? Zobaczcie, jak jasno, jak słoneczko wyszło teraz na wieczór. No bo w ogóle to się zrobiła 17:36. No i teraz, no Max chwilę się pobawi, jednak ja strasznie dzisiaj wyglądam. Max się chwilę pobawi. Potem go wykąpię, potem on coś zje i pójdzie do łóżka. A jak on zaśnie, to ja tak myślę, że zapalę tutaj, no chyba, że jeszcze będzie jasno, albo zapalę małą lampkę i będę to rozpakowywała, aż jestem przerażona. Max się tutaj zajada pomidorkami i kiełbaskami, a ja sobie napełnię, przywiozłam mój kubek Stanleya, co od Maćka dostałam i sobie wodę z lodem w nim właśnie zrobię. Lód już jest. Maksio, całą kostkę. Jestem u babci na wakacjach. Wow, super. I mama nagrywa. Maksio do Moniki dzwoni. Mama nagrywa. Cześć, ryba. Cześć, mama nagrywa. Maksio do Moni dzwoni. Nie, nie podchodź tutaj do brzegu. Usiądź. Tutaj jestem na babci łóżku i mam takie Minecraft skarpetki. Babcia sobie tam ogląda wiadomości. Max w kuchni je jogurt, a ja zaczęłam rozpakowywać walizkę, układać w szafce. Tutaj będę układała rzeczy Maxa, tutaj rzeczy moje. Tak wygląda cała reszta. A w ogóle zobaczcie za oknem, jaki wiatr zaczyna się zrywać. Jutro ma strasznie wiać. Jest już wieczór, Max nie może zasnąć. Był taki zmęczony, teraz nie może spać, chyba ma za dużo wrażeń po prostu. A babcia tutaj przygotowała taką malutką kolację w tym czasie, jak ja kładłam Maxa. O, wędlinki. A tu chlebek to taki foremkowy, nie? Mhm. Fajny i masełko. Wiecie, co jest fajne w wakacjach? Że nie trzeba nastawiać budzika i nie trzeba wstawać rano. Ale dobrze. Chyba będzie dzisiaj ładny dzień, tylko trochę wieje wiatr. Kto tam je śniadanko? Sam sobie zrobił.
Babcia ci zrobiła śniadanko. Dzień dobry. To wy sobie tu rządzicie. Tak się zastanawiam, bo muszę wyjść na chwilę, czy założyć bluzę, czy nie, ale chyba wrócę po bluzę, bo jest przez ten wiatr tak trochę chłodno. Teraz lepiej, idziemy. A wiecie co, jednak chyba słoneczko świeci. Chyba będzie cieplej. Inna jeszcze taka opuchnięta. Po spaniu. Muszę iść do Wojtka siostry, bo my kupiliśmy babci Krysi na święta airfryera. I Wojtka siostra go wzięła do siebie. I teraz go wezmę, bo chcę babcię nauczyć, jak go używać. No i wiecie, będziemy sobie gotować z niego. A ona wychodzi później, więc musiałam z rana iść. Z rana. Co niektórzy już dawno w pracy. O, jak pięknie. Tylko jedna chmurka jakaś tam. A nie, tutaj też są. Jutro jestem umówiona na godzinę 13 do mojej doktor podolog na zaspę, do której zawsze chodzę jak jestem. Idę sobie na pedicure. A później chyba pójdziemy sobie z Maxem do sklepu. Tam jest Rossmann, na którego czekam jak nie wiem. Ale też dużo z was namówiło mnie na Hebę, więc nie wiem, czy później jeszcze do Heby nie pójdę. No i tak mam nadzieję, że pojutrze już zaczniemy plażowanie. Bo wiecie, jak na 13 jutro ta wizyta, zanim wrócimy po tych zakupach, to będzie już późne popołudnie pewnie. I już wracam z airfryerem. I tak myślę, czy dzisiaj kurczaczków nie kupić i nie zrobić z airfryera. Ale z drugiej strony, wiecie co, chciałam babci rosół ugotować. Może dzisiaj rosół. A może na kolację frytki? Z babcią sobie usiadłyśmy tutaj w kuchni, ja sobie zjem tą sałatkę, co wczoraj kupiłam. Babcia już jadła i kawkę sobie tutaj przygotowała. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Miks sałat z oliwkami. Tu jeszcze więcej oliwek, kurczak, parmezan, widelczyk i pesto. To nie jest, tutaj tam jest ten, Dominik, sklep. Wyszliśmy z domu, idziemy na plac zabaw z Maxem, z babcią. Na plac zabaw! Z babcią tutaj się śmiejemy, bo w ogóle, no Max od wczoraj, poszliśmy do żabki, a Max mówi, mama, czy tutaj pani mówi po polsku? Zawsze tak się dziwi, a teraz huśta się na huśtawce, obok usiadła dziewczynka na drugą huśtawkę, a Max drze się do nas, bo my na ławeczce kawałek dalej. Mama, ona mówi po polsku! I dla niego to wszystko takie nowe, tak słodko to brzmi. Idziemy, babcia została na ławeczce, my idziemy z Maxem do żabki, kupimy lody, kupimy soczek dla babci. Tak, babcia została. Bo wiecie co, dzisiaj mamy taki leniwy dzień, nigdzie tak naprawdę nie idziemy, bo no teraz to jest godzina jakoś 11:30, bo babcia ma na godzinę 16:00 wizytę u lekarza i mówiłam, że... Wszystko okej? Okay? Upadł Maxów. Mówiłam babci, że pójdziemy z nią, żeby sama nie szła, ale to jest dosłownie parę minut od domu, ale pójdziemy tak dla towarzystwa później z babcią na godzinę 16:00. Tak, tutaj. Ja tam Maxa wysyłałam, tu jest wejście do żabki, no. Chyba pchać trzeba, wiesz? O. Lody są. Będziemy wybierać, a gdzie są soczki dla babci? Zaraz też znajdziemy. Można. O, nie chcę działać. I już wam pokazuję, co kupiłam. Zaraz babcia będzie sobie wybierała napój, soczek albo może kawkę babcia wybierze. No i mamy tak. Kawkę Starbucks Caramel Macchiato. Mamy kombuczę Super Glow organiczną.
Mamy soczek z czarnej porzeczki. I mamy soczek tarczy 100% pomidor. Jen, jakie włosy rozczochrane przez ten wiatr. Wiecie, jakie pyszne. Jest te karmelowe macchiato. Taka kawka pyszna na deser, zimna. Jest godzina 13. Idziemy teraz do warzywniaka kupić włoszczyznę na rosołek. Ale nie bierz sam. Zaraz będziemy wybierać. Nie bierz sam. Możesz mi pozwolić. Zakupy zrobione. Idziemy teraz do mięsnego po skrzydełka na rosół. Nie, no. Max już surową kapustę je. Tak mu smakuje. Zobaczcie, jakie tu ponczusie. O, ja cię. Takie dwa. Tak. Mama, jakieś życzenie? Nie, dziękuję. Ale smaczna, co? Ale smaczna. Teraz idziemy do kiosku tam. Jesteśmy już w domu, rozpoczynamy food haul. Tak się wszystkiego w tych sklepach chciało, ale jak się chciało. Babcia sobie usiadła na fotelu, Max poszedł na łóżko i tak, w kiosku Max sobie kupił gazetkę Minecraft. Dostał od babci pieniążki. Uważaj, Max. To ci się u babci w pokoju najbardziej podoba, nie? Chodź tutaj. A co ty dostałeś? Nie uwierzyć, ile to jest. Jeny. No wie mama co? No, sobie kupi, co będzie chciał. No. To na cały miesiąc masz. Jeny. Jeny. Babcię zaatakował. Przewrócił. Jejka. Zawsze babcia obdaruje. Zawsze. I Max sobie kupił pierwszy prezent od babci, właśnie gazetkę. I tutaj jest jeszcze figurka Lego do tego. Droga, 23 zł taka gazetka kosztuje. No i babcia miała gazetę jakąś sobie kupić w kiosku, ale nie znalazła nic ciekawego. W cukierni Max kupił rurkę, widzieliście, i jeszcze bajaderkę cała wypadła. O, to jest Maxa bajaderka, a ja sobie kupiłam, wiecie co, takie pyszności. Kupiłam sobie gniazdko, kupiłam sobie pączka z pistacją. I kupiłam sobie jeszcze pączka takiego zwykłego z lukrem. O, jest tak świeży, że mi się ugniata w dłoniach. Na dziale mięsnym wzięłam tylko kilogram skrzydełek z kurczaka. Aha, to jest cena. 10 zł za kilogram. I tu jest kilo 8. No i w warzywniaku banany. Opakowanie takich dużych jeżyn. Nasz Max tak uwielbia jeżyny. Dwie małe główki kapusty. Przyprawa w płynie. Tutaj były borówki amerykańskie, było ich więcej, ale Max już prawie wszystkie zjadł. Włoszczyzna. Taka fajna polska. I tak pachnie. Szczypiorek. Mamy też pęczek koperku. Pęczek natki. Powiem, że takie nie były za fajne, ale lepsze to niż nic, innych nie było. Mamy garść marchwi. Jeszcze jedną pietruszkę na luz. Kostki rosołowe. Wegeta. I makaron spaghetti. Zrobimy w Wojtka stylu makaron. Jak wiecie, my zawsze łamiemy makaron spaghetti i to jest makaron do rosołu. Teraz zaczynamy gotowanie. Aha, jeszcze w tym warzywniaku zapłaciłam 72,45. Dobra, zabieramy się za rosołek.
całkiem jej. Tak, tak. Zaraz nastawię. Będzie się gotować. A mama nie może posiedzieć? Nie. To może kawę mamie zrobię? Nie. Mięso szukam. A, tu jest mięso. Gdzie ja je położę? Tutaj jest mięso. O Boże, nóż zepsułam. Nóż zepsułam, babci. Ojeny! O jacie! Tam się chyba da wsunąć, ale to już pękło całe chyba. Nie ma co. O ja! Strata! Ale strata, rzeczywiście. To jest niemożliwe. Jeden nóż połamałam, wzięłam drugi i drugi się połamał. Teraz babcia się wzięła za seler. Aha, rosołek nastawiony. Jeszcze tu mam zieleninę, ale najpierw poczekamy, aż się zagotuje i pogotuje chwilę. Powiem wam, że tak się zeźliłam na warzywniak i tak się zeźliłam na natkę pietruszki. Tam właśnie ją przebierałam. 3/4 pęczka idzie do śmieci. Po prostu tak śmierdzącą natkę sprzedali. Ja zawsze o tym warzywniaku tutaj na osiedlu, a wiem, że dużo osób z tego rejonu mnie ogląda. I na pewno wiecie, że ten, przynajmniej ja miałam zawsze taką bardzo dobrą opinię o tym warzywniaku. Wszystko mieli zawsze bardzo świeże, bardzo dobra jakość. I po prostu to, co sprzedali, fuj, ta natka nie powinna być sprzedawana. I właśnie mówiłam do babci, że ta natka grosze kosztuje i tak opinię psuje, ale zobaczcie. Tyle pogniłej w środku. Liście z jakimiś plamami, tyle zostawiam dobrej natki. Okropna. Może im się przytrafiło, ale tak jak robiłam tam zakupy i oglądałam, to już nie jest ten warzywniak, co zawsze był. I tak mi aż dziwnie tam było. Naprawdę, zawsze mieli dużo więcej towaru i dużo bardziej takiego świeżutkiego. Jeżeli jesteście stąd, piszcie mi w komentarzu, czy też tam robicie zakupy. Max wysypał te klocki Lego, będzie figurkę układał. Ale nie ma. Nie ma? Instrukcji. A nie dasz rady bez instrukcji? Nie. No ja myślę, że dasz. I tak. Kochanie.